jest jakby jeden aspekt, ale drugi, że tych typów islamu pojawiło się dziesiątki i w islamie się pojawiło to, co w chrześcijaństwie się nie pojawiło w zasadzie, znaczy nie w zasadzie, nie pojawiło się, że islam podzielił się na jakby poziomy klasowe, prawda? Czyli trochę inna religia jest dla prostych ludzi, inna dla bardziej wykształconych, a jeszcze inna dla elit czy superelit. I to, co było dla superelit, co jest dla superelit i co na przykład wiemy, że wierzą na pewno talibowie i Czeczeńcy, czyli Czeczeńcy, którzy teraz walczą po stronie państwa islamskiego, bo to jest ciekawe, prawda? Czeczeńców przyjmowała Polska jako prześladowanych politycznie przez Rosjan. Oni tutaj się gromadzili, a teraz znaczna część z nich jest w Syrii. Ale wiele innych środowisk w islamie wierzy w taki nurt, który w tym islamie jest bardzo elitarny, nazywa się sufizm. No i w tym nurcie jest kabała, w tym nurcie już idą jakby dalej niż to jest wyłożone u Plotyna, dlatego że tam są takie stopnie jakby uduchowienia i na najwyższym stopniu już adept mówi, już nie będę mówił, nie ma Boga poza Allahem, tylko będę teraz mówił, nie ma Boga poza mną. I to cytują ci poszczególni arabiści łącznie z tym tłumaczem Koranu i powtarzają, że sufizm jest najważniejszy w islamie, bo gdyby nie było sufizmu, to islam byłby tylko ideologią polityczną, a przez ten sufizm on jest wielką i wspaniałą religią. I syn wielkiego mistrza Tadeusza Cegielskiego w swoich książkach Max Cegielski, który zajmuje, poświęcił się upowszechnianiu islamu i otwieraniu Polaków na islam, w jednej ze swoich książek opisuje, jak to pojechał do sufistów i tam wreszcie dopiero się uduchowił i doznał jakby prawdziwego uduchowienia. No i w sufizmie jest jedna ciekawa rzecz, która pojawia się w orfizmie. Są takie dzisiaj, bo jeszcze 30 lat temu nie było takich podręczników historii filozofii, w których by się pisało o orfizmie. Tylko pisało się o filozofii, no to o filozofii. I wszyscy przemilczali, że było coś takiego w starożytnej Grecji jak orfizm, chociaż to dotykało elit. I w sufizmie jest dokładnie to samo, co w tym orfizmie, to znaczy ten adept, który zajdzie na wysoki stopień uduchowienia, jego moralność już nie obowiązuje. No, czyli Bóg nie może się upijać, ten, kto chce zostać Bogiem, nie może się upijać. On nie może prowadzić jakiegoś takiego aktywnego życia seksualnego z każdą napotkaną kobietą, to jest zło. To jest zło. Niektórym chrześcijanom się podobało, że orficy tak mówią. Znaczy, że nie może się upijać, że nie może prowadzić takiego życia seksualnego z każdą napotkaną kobietą. Tylko, że nagle w orfizmie jest powiedziane, no tak, dlaczego nie może? Dlatego, że Bóg się nie upija. Bo Bóg się nie upija dlatego, że ten, kto się upije, uzależnia się od alkoholu i staje się niewolnikiem alkoholu, czy niewolnikiem seksu na przykład, a Bóg nie może być niczyim niewolnikiem. Ale orficy i sufiści w islamie mówią, że jeżeli się tak głęboko uduchowią, że już są w pełni boscy, no to wtedy mogą się upijać i mogą cudzołożyć i mogą zabijać, ponieważ oni są już ponad to. Oni nie są uzależnieni od seksu, tylko seks jest ich narzędziem. Oni nie są uzależnieni od alkoholu, czy od zbrodni, od zemsty, tylko to jest ich narzędzie. Czyli oni już wszystko mogą, bo Bóg może wszystko. Czyli wracamy do tego początku myślenia islamu o Bogu, że Bóg może wszystko. Bóg może zabić, Bóg może wymiotować, Bóg może, znaczy akurat nie może, bo, ale powiedzenie w islamie, że Bóg jest duchowy jest tak samo herezją, jak powiedzenie, że jest osobą, czy powiedzenie, że ma intelekt, czy powiedzenie, że jest go więcej niż jeden. No to za to wszystko można stracić głowę.
dosłownie, prawda, znaczy za to utną głowę. I tego Europa nie wiedziała, znaczy, to, znaczy Koran nie był po w językach europejskich. I dlaczego tego Europa nie wiedziała? Ale ona nie wiedziała, prawda? W dokumentach Soboru Watykańskiego II zostało zapisane, że islam wierzy w tego samego Boga i że jest drogą bardzo bliską chrześcijaństwu i nikt nie protestował, no bo jakby nikt nie wiedział, że to jest inaczej. No i teraz jakby ostatnia rzecz, która jest najbardziej oczywista, prawda? Idziemy do księgarni, kupujemy Koran, gruba księga, co prawda, ale zaczynamy ją po prostu czytać. No i teraz, co się dowiadujemy z tego Koranu? Że był sobie taki człowiek, nazywał się Mahomet i pewnego dnia przyszedł do niego duch i ten duch powiedział, ja się nazywam Archanioł Gabriel i będę do ciebie przychodził często i będę ci objawiał prawdę. No i ten duch przychodzi do niego przez 20 lat i mu opowiada różne rzeczy. Ciekawe jest jeszcze, że te rzeczy, w związku z tym, że to 20 lat trwa, to one nie są ze sobą zgodne. Czyli raz mówi gdzieś tam na początku, że Allah stworzył, znaczy to Allah nie mógł tam przyjść, bo Allah nie jest osobą, Allah nie potrafi mówić, Allah nie ma intelektu, prawda? Więc mówi Archanioł Gabriel, zauważmy, że tu chodzi o tego samego, znaczy jakby specjalnie o tego samego Archanioła, którego my znamy, prawda? Który niedawno o nim się dowiadywaliśmy z Ewangelii. I ten duch, powtarzając od czasu do czasu, ja jestem Archanioł Gabriel, ten sam Archanioł Gabriel, o którym mówi Nowy Testament chrześcijan. I ten duch, wykładając różne rzeczy, powtarza co mniej więcej średnio co 4 strony. Ale pamiętajcie, Chrystus nie jest Synem Bożym. Chrystus nie jest Bogiem. Chrystus nie został ukrzyżowany. Chrystus nie zmartwychwstał. Trójca Święta nie istnieje. Prawda? I ukoronowaniem tego wszystkiego jest taki moment, kiedy przychodzi, to wszystko sobie może każdy przeczytać, kupując Koran w najbliższej księgarni. I ukoronowaniem tego jest taki moment, kiedy przychodzi ten archanioł, znaczy ten duch, który przedstawia się jako Archanioł Gabriel, przychodzi i mówi, a teraz przytoczę rozmowę, jaką Allah przeprowadził z Chrystusem. No i rozmowa wygląda w ten sposób, że Allah, znaczy też ciekawe, bo jak ktoś powie, że Allah może coś mówić, albo może coś myśleć, to utną mu głowę. A tutaj jest przytoczona rozmowa Allaha z Chrystusem, więc to też jest jakby, no nie trzyma się głupi. I ten Allah mówi, słuchaj, Chryste, ty podobno opowiadasz, że jesteś Synem Bożym. A ja nie mam żadnego syna. To co ty opowiadasz? Na co Chrystus mówi? Nie, nie, to tacy takie głupki tam chrześcijanie, takie rozsiewają plotki. Ja nigdy niczego takiego nie mówiłem. Ja ciebie, Allahu, czczę i ty jesteś jedynym Bogiem i nie ma Boga poza tobą. No i teraz wreszcie ostatni moment. To ja to pamiętam z mojego życia, prawda, że mi w kółko powtarzali na uczelni katolickiej, na wydziale filozofii, na wydziale teologii, na wydziale historii Kościoła, bo ja albo tam chodziłem na wykłady, albo tam, znaczy jako słuchacz, albo chodziłem później tam na wykłady jako wykładający. I w kółko słyszałem, że no, islam tak bardzo ceni chrześcijaństwo i tak bardzo ceni Chrystusa, że jak będzie koniec świata, to najważniejszą osobą na ten koniec świata będzie Jezus Chrystus. Tak bardzo islam nas kocha i kocha Chrystusa. No i tak, i jest taki ksiądz doktor Wąs, który wygłaszał na ten temat liczne prelekcje, co ciekawe, w Radiu Watykańskim. I
i publikował publikacje, część tych publikacji jest w internecie, wystarczy wstukać jego nazwisko. I on pisze, on był jeszcze, co ciekawe, przewodniczącym, bo jedyny kościół na świecie, który ma Radę Wspólną Katolików i wyznawców islamu, to jest Kościół Katolicki w Polsce. No i zawsze 26 stycznia jest Dzień Islamu i są i razem się modlą, razem czytają święte księgi, raz Nowy Testament, raz Koran, raz Nowy Testament, raz Koran. Wtedy katolicy odmawiają tylko Ojcze Nasz, żadnych innych modlitw. Znaczy ci, co tam przychodzą, znaczy z ramienia episkopatu. I on był przewodniczącym tej rady przez jakiś czas i on w tych swoich materiałach napisał, że faktycznie wystarczy poczytać Koran, żeby się zorientować, że Chrystus spełnia szczególną rolę w dniach ostatnich, bo przyjdzie i wymorduje wszystkich chrześcijan jako wyznawca islamu, bo on będzie wyznawcą islamu. Następnie zniszczy wszystkie kościoły i połamie i zniszczy wszystkie krzyże. No i jest tylko taka uwaga, że nie dużo zabije tych chrześcijan, bo już wtedy dużo ich nie będzie, to raz. A dwa, że w tych dniach ostatnich oczywiście ci chrześcijanie przejrzą na oczy i zostaną wyznawcami islamu. No i jeszcze jest jeden wątek, który się tam przewija, właśnie, że Trójca Święta to jest kompletny absurd, kompletny absurd. Znaczy jak Bóg może być w trzech osobach, jak może mieć Syna Bożego? I to jest takie teologiczna argumentacja, no jeżeli jest doskonały, to po co mu być trzech, prawda? Wystarczy, że jest jeden. Jeżeli jest doskonały, to po co mu Syn? Prawda? Chociaż powiedzenie o Allahu, że jest doskonały, też jest herezją, bo tego też nie wolno o Allahu powiedzieć. Prawda? Czyli jeżeli tak poczytamy Koran, to dojdziemy do wniosku, że znaczy jako katolicy, że ten duch, który przychodził do Mahometa, to może być tylko szatan. To nie może być żaden inny Bóg. Prawda? Duch owładnięty jakąś ideą fix, który w kółko powtarza, Chrystus nie jest Synem Bożym, Chrystus nie jest Bogiem. I wszyscy ci, którzy tą księgę traktują jako świętą, oni wciąż tą informację otrzymują. Znaczy tak jakby, prawda, jak się dzieci wychowuje, powtarzajcie za mną, prawda? Trzeba myć rączki przed jedzeniem, powtarzajcie za mną. I później wszystkie dzieci myją rączki przed jedzeniem. A tu jest powtarzanie, Chrystus nie jest Synem Bożym, Chrystus nie jest Bogiem. I teraz, czy wyznawcy islamu kochają chrześcijan? Znaczy nazywają chrześcijan ludźmi księgi, czyli tak jakby to było pozytywnie. A oni mówią tak, tak, znaczy Koran tak mówi. Oczywiście, pozytywnie do chrześcijan, tylko no niech zrezygnują z tych absurdów, prawda, że Chrystus był Bogiem, że był Synem Bożym, że jest Bogiem, że jest Trójca Święta i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy będziemy ich kochać. Nie? To przypomina bardzo doktrynę Różokrzyża, gdzie każdy różokrzyżowiec powie, ja jestem chrześcijaninem i w pewnym momencie powie, no ale ja byłem taki jak ty 10 lat temu, ale tak się głęboko uduchowiłem, że teraz już, znaczy 3 lata temu byłem równy Chrystusowi, a teraz już przegoniłem Chrystusa i chrześcijaństwo jest dla mnie religią przeszłości, prawda? Bo ono już mi nie dorasta do pięt. Ono mnie tak udoskonaliło, że poszedłem dalej. No to mniej więcej ten sam przekaz jest w islamie. I teraz, jeżeli spojrzymy na historię islamu z jednej strony, a z drugiej strony zobaczymy, co się dzieje w państwach islamskich, czy w państwach, w których są jacykolwiek wyznawcy islamu w ilości większej niż powiedzmy 5%, czy 10%, państwa, które nie mają, albo nie mają totalitarnych ustrojów, albo nie panują do końca nad tym, co się dzieje na ich terenie, to tam zawsze zaczyna się wyrzynanie chrześcijan. Prawda? Znaczy wyznawcy islamu idą i wyrzynają, prawda? I mistrzami tutaj są, byli zawsze Turcy, którzy zawsze jak zaczynali zabijać chrześcijan, to poniżej miliona, znaczy no nie, to przesadziłem, poniżej 100 tysięcy się nie skończyło, prawda? Bo tak
wymordowali Syryjczyków, tak wymordowali Greków, tak mordowali Ormian, prawda? A do nas szedł przekaz, że gdzieś tam byli jacyś Ormianie i między Ormianami a Turkami był jakiś konflikt etniczny, że to jakiś nacjonalizm, coś takiego. No i tak się stało, że jacyś tam Ormianie zginęli. Tego się też za bardzo nie nagłaśnia. Natomiast jakby mamy tysiące przekazów, prawda, mówiących o tym, jak to wyglądało, prawda, że powiedzmy wywieszali wszędzie obwieszczenia, że jeżeli jesteś wyznawcą islamu, to musisz zabić wszystkich chrześcijan, których znasz, a prawdziwą postawę islamską pokażesz wtedy, jeśli zabijesz swoich najbliższych chrześcijańskich sąsiadów i chrześcijańskich przyjaciół, czy kogoś z rodziny, kto jest chrześcijaninem. Prawda? Kiedy wchodzili do miasta ormiańskiego, no to wcześniej rozwieszali w tym mieście plakaty, ktoś przychodził, rozwieszał w tym mieście plakaty, że kto wywiesi białą flagę, to oznacza, że chce przejść na islam i temu nic się nie stanie i jeszcze będzie bogaty i spokojny i ten. I ci, co wywieszali w pierwszym etapie tego Holokaustu chrześcijan, pod koniec XIX wieku 100 tysięcy Ormian przeszło na islam i nic im się nie stało, prawda? Natomiast setki tysięcy nie przeszły i zostali w sposób bestialski zamordowany i to było tak, że pierwsze pytali męża, czy przechodzisz na islam, mąż mówił nie, zabijali go, a później pytali się żony, czy przechodzisz na islam, ona mówiła nie i zabijali ją, prawda? I zabijali oczywiście torturując, bo powiedzmy spędzali wszystkich chrześcijan przed kościół, wyciągali proboszcza i pytali się, przejdziesz na islam? Nie. I obcinali mu kawałek ręki, prawda? I przejdziesz na islam? Nie. I tak mu obcinali rękę do końca. Później mu obcinali drugą rękę do końca, ciągle zadając to pytanie, a później kamieniowali jeszcze żywego kapłana na oczach wyznawcy, prawda? I czy powiedzmy mówili, że będą przesiedlać, bo jak to mogli zrobić Turcy? Bo robili to w czasie wojen. Jak była pierwsza wojna światowa, no to nikt się nie wstawiał, bo wszyscy myśleli o sukcesach wojennych czy porażkach wojennych, myśleli wojną, a poza tym obchodziło państwa europejskie to, co działo się w Europie, a nie to, co działo się w Turcji, Syrii czy gdzie indziej. I teraz, jeżeli patrzymy na jakiekolwiek państwo, gdzie jest islam, dzieje się wciąż to samo w taki sam sposób, prawda? Bo najbardziej zbrodniczym państwem jest Arabia Saudyjska, a to jest zresztą najbliższy przyjaciel Stanów Zjednoczonych, prawda? I w Arabii Saudyjskiej za wspólną modlitwę w prywatnym domu albo za odprawienie mszy w prywatnym domu, bo publicznie nie da rady, nie ma żadnej świątyni, jest kara śmierci, prawda? Znaczy kara śmierci jest za wywieszenie flagi szwajcarskiej albo flagi szwedzkiej i te kraje, ambasady tych krajów nie wywieszają swoich flag. Prawda? Natomiast najbardziej drastycznym takim wydarzeniem, bo Arabia Saudyjska ma policję religijną, która śledzi, żeby tutaj nie było żadnego naruszenia islamu, a szczególnie, żeby się nie pojawiły jakieś chrześcijanie, czy jakieś chrześcijańskie te, no to najgorszym takim wydarzeniem było, jak się okazało, znaczy rodzice, znaczy oficer policji religijnej i jego żona dowiedzieli się, że ich 16-letnia córka została katoliczką. No to ją wezwali do siebie i powiedzieli jej, masz 24 godziny do zastanowienia, jeżeli nie wrócisz na łono islamu, to cię zabijemy. Prawda? I ona wróciła do swojego pokoju, napisała na Facebooku to wszystko. No i wróciła później do rodziców i powiedziała, ja kocham Chrystusa i go nie zdradzę. I oni wyrwali jej język, wyprowadzili ją na podwórko, obleli benzyną i spalili, prawda? I oczywiście wszyscy chodzili gratulować prawdziwie islamskiej postawy, prawidłowego podejścia i tak dalej. No i Arabia Saudyjska, znaczy w tej chwili biznes taki, który kwitnie w Syrii, no to jest, że się łapie chrześcijanina, bo oni tutaj są uczciwi, w cudzysłowie bym to ujął,
więc łapią prawdziwego chrześcijanina i wypompowują z niego całą krew, ponieważ tą krew sprzedają w Arabii Saudyjskiej za ciężkie pieniądze. To są sumy niewyobrażalne, bo tam za litr krwi chrześcijanina, znaczy z gwarancją, że to jest zeznaniami świadków i tak dalej, że to jest krew chrześcijanina, jest 100 tysięcy dolarów. To są takie pieniądze i ci z Arabii Saudyjskiej to skupują, bo wlewają sobie w miednicę i nurzają ręce w tej krwi, bo za unurzanie rąk w krwi chrześcijanina, no to od razu prosto do nieba, gdyby, znaczy do nieba nie, ale do raju tego, co tam płyną potoki alkoholu i te churysy. Tam są. I teraz jeżeli zajrzymy do jakiegokolwiek kraju tego typu, to tam to się dzieje, prawda? Bo choćby Egipt, który jest miejscem, gdzie Polacy jeżdżą, no to jak 7 wyznawców islamu zamordowało w bestialski sposób 3 chrześcijan i chrześcijanie to zgłosili, to aresztowano 120 chrześcijan. Kapłani się za nimi wstawili, aresztowali kapłanów, biskup się wstawił, no to aresztowali biskupa. Większość z tych ludzi była torturowana, w tym torturowano 12-letniego chłopca. Znaczy to jest jakby stały element gry. I teraz zobaczmy, że Oriana Fallaci, która walczyła z islamem w latach 90. i na początku 2000, bo później umarła, a była wielkim autorytetem, znaną intelektualistką, ona wtedy mówiła, przepływają uchodźcy przez morze, przewożą ich przemytnicy, oni płacą tym przemytnikom 10 tysięcy dolarów od głowy, wtedy euro nie było, prawda? I ona mówi, oni tego nie mogą zapłacić. Ktoś to robi, ktoś realizuje tu pewien plan. Oriana Fallaci nie odpowiedziała na pytanie, kto organizuje, ale dzisiaj wiemy na przykład, że robi to Soros, prawda? I że on ładuje pieniądze w to, daje adresy, znaczy publikuje, znaczy jego fundacja produkuje broszury, które są rozdawane wszystkim uchodźcom, które ich zachęcają innych, żeby też zostali uchodźcami, żeby ściągnęli rodziny, informuje, którędy iść, mapy, gdzie korzystać z pomocy, jak się zachowywać, żeby przetrwać i żeby jak najwięcej uzyskać i wskazuje punkty, do których mają się zgłosić, jak dotrą do danego kraju. W Warszawie jest wskazanych 7 takich punktów, 7 instytucji, które są finansowane przez Sorosa, ale są finansowane również przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, znaczy Urząd Stołeczny Miasta Warszawy. Czyli przez nas. Przez nas, znaczy my tu wszyscy to finansujemy. Było finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Płacy, Komisję Europejską, ONZ, UNESCO i tak dalej. Najzabawniejsze, takie kabaretowe jest to, że jest hotel pierwszy przygotowany dla uchodźców w Warszawie i ten hotel w całości prowadzą feministki dla feministek. I oni zamierzają tam umieścić uchodźców, prawda? To jest całkowite oderwanie od rzeczywistości, bo wiadomo, co z tymi feministkami zrobią ci uchodźcy, jak się w tym hotelu zainstalują, prawda? Ale Oriana Fallaci zwraca uwagę na jedno, znaczy pokazuje, że to wszystko jest spiskiem, prawda? Bo ona mówi, spójrzcie na feministki. Gdzie są najbardziej traktowane kobiety źle? W islamie. Gdzie w Europie, jak w Europie są traktowane kobiety w rodzinach islamskich? Córki, żony, siostry. W islamie. Czy była kiedykolwiek jakakolwiek manifestacja, oświadczenie czy coś podobnego feministek przeciwko traktowaniu kobiet w islamie? Oriana Fallaci opowiada o filmie, który wyprodukowano i którego nie pokazano chyba, nie jestem pewny, chyba w telewizjach zachodu, publicznej egzekucji 3 kobiet za to, że był u fryzjera, prawda? W Kabulu. I feministki na to też nie reagowały, a jakby ta informacja musiała do nich dotrzeć.
No i oprócz tego masoni, wszystkie loże masońskie wydały oświadczenie, że należy wpuścić jak największą ilość uchodźców, że to będzie błogosławieństwem dla Europy, że to uchroni Europę przed najgorszym zagrożeniem, jakim jest nacjonalizm. I to oświadczenie kończy się takim pięknym zdaniem, że kiedy już ci wszyscy uchodźcy przybędą do Europy, zrealizuje się nasze wspólne marzenie. Znaczy nie napisali dokładnie czyje, ale bo taka byłaby sugestia, że i ich, i moje, prawda? Natomiast raczej to chodzi o ich marzenie. Czyli wracając do tej myśli, którą wyrażają masoni, islam jest przedostatnim etapem, prawda? Czyli ja napisałem taką książkę, już będę skończyć, nie? Napisałem taką książkę Masoneria i kryzys. I ta książka też, znaczy jakby tak do końca świadomie pewne rzeczy tam nie były napisane. Znaczy ja referowałem poglądy zachodnich masonów, którzy mówili albo dżihad, albo mak świat. I mak świat, no to jest totalitarny świat koncernów, świat jaskini platońskiej, gdzie już nie żyjemy w świecie realnym, tylko w świecie wirtualnym. I tutaj zatrzymam się na chwilę. Ja w tej książce przytoczyłem wypowiedź Sorosza, którą przytoczyłem w książce Szkice o masonerii i pogaństwie pod koniec lat chyba 90. tam ta książka wyszła. I ja tam to przytoczyłem tak dla rzetelności naukowej, bo nie do końca jakby rozumiałem, o co Soroszowi chodzi. Bo Soros napisał, Europa zrealizuje moje marzenia, kiedy nie będzie już społeczeństw, tylko bo ludzie stracą relacje pomiędzy sobą, bo będą się posługiwać urządzeniami. Urządzenia staną pomiędzy ludźmi i każdy będzie jakby zamkniętym światem. No i dopiero teraz zrozumiałem, jak się widzi młodych, którzy siedzą w tym samym mieszkaniu i wysyłają sobie SMS-y, prawda? Bo chłopak nie podejdzie do dziewczyny i nie powie, podobasz mi się, tylko wysyła jej SMS-a, prawda? I na końcu będzie pewnie tak, jak w tych filmach science fiction, że zabronione jest jakiekolwiek życie seksualne, tylko jest, wszystko jest już wirtualne. Więc ci masoni wtedy, to znaczy na początku XXI wieku, mówili, mak świat nie jest demokratyczny, mak świat nie jest realny. Mówili, że znakiem tego mak świata jest nowa gospodarka, w której największe pieniądze robi się na tym, czego nie ma. To ja o tym pisałem w ostatnich książkach o masonerii, że tak jak w Polsce największym biznesem jest produkowanie pieniądza. To robią banki, prawda? Produkują pieniądze, pożyczają. Znaczy nic się nie dzieje, a oni się bogacą. Bogacą się z tych pieniędzy realnych, które my im przynosimy, bo nasze pieniądze są realne, bo nasze pieniądze wynikają z zarobienia tych pieniędzy ciężką pracą, prawda? Czyli odpowiednikiem tych naszych pieniędzy jest nasza praca i jej owoce, odpowiednikiem tych pieniędzy, które oni dają, nie jest nic, bo oni po prostu wypuszczają impulsy elektroniczne. Ale wtedy ci masoni podawali jako przykład, prawda? Bo jako człowiek savoir vivre zawsze ceniłem, znaczy jestem zakochany wprost w Coco Chanel, prawda? Tym bardziej, że jej związki z katolicyzmem i z Polską, wbrew temu, co się mówi, bo ją się przedstawia jako taką jakąś dziwkę, wielką, a to było inaczej. W każdym razie, kiedy Coco Chanel umarła, to jej fabrykę przejęła taka rodzina żydowska. I ona w tej chwili prowadzi tą firmę Chanel do dzisiaj. I ci masoni podawali jako przykład nowej gospodarki mak świata właśnie firmę Chanel. Bo firma Chanel ma ponad 90% dochodu ze sprzedaży nazwy Chanel. Czyli ktoś produkuje torebkę i oni mu pozwalają na tej torebce umieścić nazwę Chanel i ta torebka kosztuje 10 tysięcy euro.
za to, że ma nazwę Szamy. I Rzeczpospolita pisała, że w Indiach złapali jakąś torebkę, którą ktoś, kogoś z torebką i podejrzewano, że to nie jest, że to jest podróbka, czyli że to jest przestępstwo, użycie nazwy Chanel, na które nie zapłacili firmie Chanel. No i nie wiedzieli za bardzo i przesłali tą torebkę do firmy Chanel i firma Chanel odpowiedziała, że to na pewno nie jest ich torebka, bo oni z tak dobrych materiałów nie produkują. A torebki za 10 tysięcy euro. No więc albo będzie ten mag świat, albo będzie dżihad. Czyli oni wtedy straszyli islama. I mówili, no może ten mag świat ma wiele wad, ale zachowacie życie. Zachowacie wolność fizyczną, zachowacie dobrobyt w takim wymiarze podstawowym, że będziecie mieli mieszkanie, telewizor, samochód, ubranka, jedzonko i tak dalej. Natomiast znaczy to była pewna koncepcja. Taka była koncepcja. Natomiast w tej chwili koncepcja jest inna. Wyraźnie jest koncepcja inna. Prawda? To, co Max Cegielski wyraził świetnie, powiedział, czasy antysemityzmu się skończyły i już nie będziemy mówili o antysemitach. Teraz się zaczynają czasy antyislamistów. Nowym antysemityzmem jest antyislamizm. No i kto, znaczy być może jeżeli tak się potoczy, jak oni sobie wyobrażają, to za 3 lata czy 5 lat już taki wykład nie byłby możliwy, bo już przy rozpoczęciu wykładu policja by zgarnęła, wykładowca by dostał 4 lata, obecni na sali po 2 lata. W zawiasach. No, na początek zawiasek. Na początek zawiasek. I teraz to widzimy, jak realizuje się jakby dwie koncepcje. Koncepcja pierwsza tej etnicznej trąby powietrznej, że, która nastąpiła w 406 roku, prawda, że i Rzymianom się już nic nie chciało robić, ściągali cudzoziemskich robotników, ci cudzoziemscy robotnicy wracali do tych krajów barbarzyńskich i opowiadali, jak tam fajnie jest w Rzymie, jaka opieka socjalna, chleb za darmo, wino za darmo, oliwki za darmo i jeszcze dają przedstawienia chrześcijanie dla lwów za darmo i takie w stylu barbarzyńskim, barbarzyńcom się bardzo takie przedstawienia podobały i po pewnym czasie nagle całe ludy ruszyły, prawda? I w nocy sylwestrową po lodzie przeszły setki tysięcy ludzi i przez Ren. I później oni opuszczali swoje osady, do ich osad przychodzili inni, ci inni szli za nimi, a te osady zajmowali kolejni i taka trąba powietrzna zasysała i oni wszyscy szli na Cesarstwo Rzymskie. Szli i tam, gdzie przeszli, to już nawet, to wiadomo, są przekazy historyczne, że tam były miasta, ale archeolodzy nie mogą znaleźć nawet kamienia. Prawda? Przykładem jest Londyn, który 400 lat nie mieszkał nikt. Były wypalone ruiny i nikt tam nie mieszkał. Prawda? Bo nikt nie został żywy i nikt nie chciał wrócić w to jedno wielkie, zalane krwią cmentarzysko. To coś takiego jest koło San Remo. Ja widziałem, jak miasto po trzęsieniu ziemi i akurat w czasie trzęsienia ziemi wszyscy byli, znaczy wszyscy, znaczna część mieszkańców miejscowości była w kościele i dach się zawalił w kościele podczas trzęsienia ziemi, wszyscy zginęli, tylko ksiądz i ministranci nie zginęli, bo nad ołtarzem się nie zawalił. I ci pozostali ludzie opuścili to miasto, już nigdy nie wrócili. To miasto do dzisiaj można oglądać, prawda? Więc tak było w 406 wieku z połową Europy, prawda? I 4 lata później doszli do Rzymu i Europa przestała, ówczesna Europa przestała istnieć. Więc koncepcja, znaczy, że oni nie wierzą już, znaczy to jest ciekawe, że masoni nie wierzą już, że chrześcijaństwo da się wyrwać w Europie z korzeniami. Oni już w to nie wierzą. Oni jeszcze w to wierzyli w 2004 roku. A teraz już to nie wierzą. Znaczy uważają, że to chrześcijaństwo po prostu trzeba wypalić tą ziemię, prawda? I oczywiście sami nie będą wypalać, tylko przejdzie, bo historycy mówią, że ci ludzie, którzy szli,
oni nie byli żądni krwi, oni chcieli korzystać z dobrobytu cesarstwa. No, ale jak widzieli te dobra, widzieli kobiety ubrane inaczej, jakieś takie zadbane, prawda, w pięknych sukniach, to się nie potrafili powstrzymać. Rzucali się, gwałcili, wyszarpywali i tak jak Tatarzy, prawda, że Tatarzy przybywali, wszędzie gdzie Tatarzy przybywali, to co by się nie działo, to oni zawsze palili zboże, wycinali drzewa owocowe, palili chałupy, zabijali wszystkich, oprócz tych, których dało się sprzedać. Czyli Tatarzy na targach niewolników w Azji. Czyli Tatarzy mordowali i palili i wycinali drzewa owocowe nie dlatego, że chcieli wroga jakoś pognębić, tylko po prostu dla czystej radości. To znaczy to im sprawiało przyjemność. To się nazywa barbarzyństwo. I tamci to robili z Europą, z Europą, z Cesarstwem Rzymskim, z ówczesną Europą. Tamci, co szli w ramach tej etnicznej trąby powietrznej. Więc to jest jakby jedna koncepcja, powtórzyć etniczną trąbę powietrzną i wypalić Europę, tak żeby tych korzeni chrześcijańskich nie było. No bo jako wykładowca, szkoleniowiec z zakresu savoir vivre, ja sobie wciąż uświadamiam, bo nikt nie zaneguje savoir vivre. Największy lewak mason nie zaneguje, ten savoir vivre obowiązuje w biznesie, w dyplomacji, we wszystkich elitach, klasie średniej w Europie. A gdzie go nie dotkniemy, to on ma katolickie korzenie, prawda? Znaczy nie tylko korzenie. Święty Pelczar napisał jeden z najważniejszych polskich podręczników w savoir vivre, a w precedencji, gdzie się określa hierarchię ważności, każdy podręcznik powie, najważniejszą osobą na świecie jest moja matka. Znaczy jak spotyka się prezydent Stanów Zjednoczonych, znaczy widzę tu prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego znam, czy królową angielską, którą znam, a tu idzie moja matka, to mówię, mamo, pozwól, że ci przedstawię prezydenta Stanów Zjednoczonych albo królowę angielską, prawda? Jako pierwsze wymienia się nazwisko osoby mniej ważnej. No skąd to się wzięło? W savoir vivre. No, tylko się wzięło z Matki Bożej. No, to nie ma, znaczy i ten szacunek dla kobiety w ogóle. Więc etniczna trąba powietrzna jakby jedna koncepcja, a druga